Wydarzenia grudnia 1970 roku zastały mnie w Gdańsku. Miałem wtedy 17 lat, chodziłem do szkoły średniej, do liceum. Nie rozumiałem wszystkiego jeszcze, natomiast widziałem zamieszki, widziałem kolumny czołgów akurat koło mojego mieszkania, kilkadziesiąt metrów od mojego mieszkania, cała kolumna czołgów w nocy w grudniu przejechała. Widziałem powybijane szyby, resztki gazu łzawiącego, zapach ten był w wielu miejscach, blisko stoczni czy w Śródmieściu. Chodziłem już dzień poza tych głównych zamieszkach, gdzie zginęli ludzie. Było niebezpiecznie, no ale jako młody chłopak to byłem ciekawy, co się działo.